Witajcie w kolejnym, 14 już odcinku serii o reprezentacjach Mistrzostw Świata. Dziś przyjrzymy się reprezentacji Danii. Mundial w Katarze to będą szóste Mistrzostwa Świata w historii Duńczyków. Aktualnie w rankingu FIFA zajmują wysokie, 10 miejsce. Skandynawowie mieli łatwą grupę eliminacyjną i na 10 spotkań 9 wygrali, a przegrali tylko jedno. A więc ich dorobek punktowy to 27 punktów, wyprzedzili Szkotów o 4 punkty, a Izrael i Austrię 11. Cała kadra Danii warta jest 339 milionów euro według danych Transfermarktu, a najdroższym piłkarzem jest Pierre-Emile Højbjerg z wartością 42 miliony euro. Na miejscu drugim gracz Barcelony Andreas Christensen, który niestety obecnie jest kontuzjowany, a jego wartość to 35 milionów. Podium uzupełnia Joachim Andersen z Crystal Palace z wartością 28 milionów euro. Jeśli chodzi o losowanie grup Mistrzostw Świata, Duńczycy znowu mieli nieco szczęścia, podobnie jak w eliminacjach. Tym razem trafili na Francję, Tunezję i Australię. I o ile z Francuzami oczywiście mogą mieć problemy i mają do tego prawo, o tyle już z Australią powinni być może z delikatnymi problemami sobie poradzić, ale jednak z Tunezją z pewnością wstydem byłoby, gdyby nie wygrali. A zatem typem dla reprezentacji Skandynawów jest miejsce drugie w grupie za Francją. No i zobaczymy, jak daleko będą w stanie dojść na tych mistrzostwach. Ostatnim spotkaniem Skandynawów był mecz zakończony zwycięstwem Danii 2-0 nad reprezentacją Francji w ramach Ligi Narodów. Z pewnością na mistrzostwach podopieczni Kaspera Hjulmanda chcieliby ten wynik powtórzyć, natomiast może być o to bardzo ciężko, a skład, który wtedy wystawili, widoczny jest na grafice. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę, zapraszam do śledzenia kanału, zostawienia subskrypcji i kciuka, napisania komentarza. I słyszymy się już wkrótce. Na razie.